Dobrze, ja ponieważ jesteśmy po czasie, serdecznie Państwa witam. Postaram się nie przedłużać. Trochę zaczęło się nieprofesjonalnie, dlatego że Pani Ola Rodziewicz, z którą się poznałyśmy na innej konferencji online'owej, puściła takie filmy, przy których niestety poleciała mi łza, co było słabym czasem, jeśli za 3 minuty wchodziłam na wizję. Ja takich aż uczuciowych prezentacji nie mam. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o stereotypach. Właściwie nie porozmawiać, tylko opowiedzieć o swoim doświadczeniu, z którym się zetknęłam. I o takim doświadczeniu, które mi towarzyszy w kontaktach z innymi ludźmi, a konkretnie o obszarach, o stereotypach występujących w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar terapii i multimediów, różnego sortu, zastosowania multimediów w terapii lub edukacji. A drugi obszar, z którym spotykam się od niedawna, to jest obszar autyzmu. Tylko sobie przesunę tutaj, przepraszam, okienko, żebym dalej widziała. Czy widać slajd? Widać, dobrze. Co to jest ten stereotyp? Stereotyp to najprościej mówiąc, jak sobie szukałam dzisiaj jakichś mądrych definicji, to jest, mówiąc w skrócie, taka konstrukcja myślowa, która zawiera 3 komponenty. Komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny. I on zawsze, ale właściwie prawie zawsze, jest zabarwiony wartościująco. Mogą być oczywiście te stereotypy pozytywne, negatywne, ale neutralne, ale najczęściej oczywiście występują w formie negatywnej i ten jest najbardziej zabarwiony wartościująco. I czego one dotyczą? Najczęściej dotyczą genezy różnych zjawisk. Tak? My sobie jakoś tłumaczymy, że coś jest związane z czymś i na pewno tak jest. I są one tak u nas zakorzenione w naszych głowach, że po prostu bardzo trudno nam się jest ich pozbyć. O stereotypie mówi się też, że jest to spontaniczna ludzka skłonność oraz przekonanie zbiorowe. Ja o tym będę później mówiła troszeczkę szerzej, ale tak dla naszego usprawiedliwienia chciałabym tylko powiedzieć, że nie do końca jesteśmy tacy źli, bo to nie do końca jest nasza wina, że tych stereotypów tak często używamy. Dlaczego ich używamy i co one nam dają w życiu? No przede wszystkim starałam się tutaj zebrać takie wytrychy albo nasze takie wyjaśnienia, dlaczego po prostu się nimi posługujemy. Przede wszystkim ułatwiają nam funkcjonowanie, bo jeśli skorzystamy z takiego stereotypu, to mamy jakiś gotowy wzorzec myślenia i zachowania. Nieważne, że on jest zły, on jest po prostu jakiś. Tak lepiej nam się po prostu funkcjonuje. Dokładnie z tego samego powodu porządkują nam świat i oszczędzają nam wysiłek. Tak? Ten wysiłek, oczywiście mówimy tutaj, przepraszam, chyba jak do mnie coś pisze. Ach, pani profesor Cackowska, dzień dobry. Dodatkowo oszczędzają nam ten wysiłek mózgu, który gdyby cały czas był na wysokich obrotach, to po prostu byśmy w życiu sobie samymi sobą nie poradzili. A co najważniejsze i co się chyba ujawnia tak najbardziej wyraźnie, i to też powiem za chwilkę, wszelkiego rodzaju stereotypy wzmacniają naszą tożsamość grupową. I to już od przedszkola, od podwórka wiemy, chociaż mówimy, że to nie jest najważniejsze w życiu, ale przynależność do grupy daje poczucie bezpieczeństwa i daje poczucie jestestwa. I nawet jeśli mielibyśmy używać tych stereotypów tylko po to, żeby do grupy należeć, będziemy to robić. Czasem nieświadomie, ale będziemy to robić. Co się niestety z tym wiąże, to jest punkt ostatni, który tu napisałam, używanie takich stereotypów i takie ciągłe zgadzanie się na ich funkcjonowanie między nimi po prostu ograniczają nasze doświadczenie i rozwój. Ograniczają dlatego, że nie sprawdzamy swojej wiedzy na bieżąco. A jak jej nie sprawdzamy, to po prostu mamy ją taką aktualną inaczej. Coś mi się ładuje tak słabo. O. Znalazłam taką piękną grafikę, bo chciałam opowiedzieć o tym swoimi słowami, ale znalazłam w internecie piękną grafikę, kiedy te stereotypy powstają.
Powstają w bardzo wielu sytuacjach, ale cztery takie najważniejsze z nich to jest przede wszystkim niewiedza i my chcąc uporządkować swój własny świat czy swoje myśli, nawet nie mając wiedzy na dany temat, po prostu formułujemy jakąś myśl, bo gdzieś musimy się ulokować. Druga sprawa to jest etnocentryzm, czyli oceniamy innych ludzi albo inne grupy społeczne, albo zjawisko jakieś konkretne przez pryzmat własnych wartości i miejsca, w którym my się znajdujemy, nie biorąc pod uwagę całkowicie innego punktu widzenia. Trzecia sprawa to są widoczne różnice między grupami i tutaj oczywiście już możemy mówić o takich rzeczach, które najczęściej ujawniają się na przykład na grupach branżowych na Facebooku. I czwartą sytuacją to jest rywalizacja. Akurat w tym slajdzie, który znalazłam w tej grafice, podane są grupy kibiców sportowych jako przykład takiej rywalizacji, ale według mnie widoczne to jest również w takich branżowych grupach, nawet wśród nas, wśród nauczycieli, wśród specjalistów. Co robimy, to sobie też szybko przeminę, co robimy, żeby te stereotypy samo podtrzymywać, czyli żeby w tym trwać. Żeby być przekonanym, że mamy rację, często unikamy informacji, które są po prostu w skrócie sprzeczne z naszymi oczekiwaniami. A nawet jeśli ktoś nam daje jakiś argument, że coś działa inaczej niż nam się wydaje, to wybieramy z tego potoku informacji, którym ktoś nas uracza, tylko te informacje, które pasują do naszego schematu, bo nam po prostu jest tak wygodniej, tak? I wciąż staje w naszej własnej obronie, nie zawsze robimy to świadomie. Dodatkowo tendencyjnie interpretujemy napływające informacje, a jeśli już ktoś nas postawi w sytuacji, że nie możemy uniknąć dostrzeżenia informacji, która się z tym naszym światopoglądem czy naszą wypracowaną myślą kłóci, to staramy się podważyć jej wiarygodność, tak? Czyli za wszelką cenę szukamy argumentów, że to nie jest do końca tak, że my na pewno się mylimy. No i tutaj jest, jeśli są wśród nas osoby, na pewno są, pracujące na co dzień z dziećmi autystycznymi i pracujące w tym obszarze diagnozy, na pewno pani doktor Budzińska, no to to, co tutaj skopiowałam, to są żywcem wzięte z forów internetowych cytaty, gdzie tak naprawdę diagnoza zaoczna autyzmu ma się chyba najlepiej na świecie. Może przeczytam kilka. No i na przykład, czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że to ewidentnie przez te szczepionki lub to wszystko przez te smartfony. Smartfony oczywiście też powodują autyzm lub na przykład taka rada jakiejś pani z forum internetowego. Bawi się ciągle jedną zabawką, nie chce straszyć, to może na pewno być autyzm. I tego typu myśli, czy tego typu, nawet nie wiem, jak to właściwie ująć, to są oczywiście nasze opinie, ale ciśnie się na myśl jakiś bardzo zły epitet. Internet jest po prostu nimi zalany. I teraz tak, jak już o tym stereotypie chciałabym skończyć jako takiej teoretycznej formie, jakie stereotypy dotyczą technologii, a jakie autyzmu? I mówię tutaj, cały czas powtarzam, przez pryzmat swojego doświadczenia. Jeśli chodzi o technologię, to jestem z nimi właściwie związana od blisko 20 lat. I tak mówiąc w skrócie, dopóki nie przyszedł koronawirus w marcu 2002 roku, wykorzystywanie technologii w edukacji lub terapii było okraszone takim elementem, no w sumie może się przyda, a może, ale raczej bardziej zaszkodzi, tak? I jeśli ktoś miał coś powiedzieć na temat technologii, raczej miał opinię jakąś złą, nie zawsze popartą badaniami i jakimiś konkretnymi argumentami, ale zawsze tę opinię wyrażał. Jeśli mówimy o technologiach i argumentach, takich kontrargumentach z nimi związanych, to jest to oczywiście wśród terapeutów, a konkretnie wśród logopedów, zaraz po wędzidełku podjęzykowym, czyli czy podcinać, czy nie podcinać,
temat drugi, temat numer dwa, który to środowisko dzieli. Widać to na przykład na naszych grupach branżowych albo na konferencjach, w których jeszcze przed marcem 2020 roku mogliśmy się spotykać twarzą w twarz, gdzie po prostu było ewidentnie widać, że środowisko dzieli się na zwolenników lub zdecydowanych przeciwników tego typu urządzeń czy metod wdrażanych w terapii. Jakie były koronne argumenty, takie najczęściej stosowane, jeśli ktoś technologiom jest przeciwny? Ja osobiście zauważyłam, że najczęściej stosowanym argumentem jest powoływanie się na WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, i to była jakaś parafraza zdania pod tytułem: nie będę cię przekonywał, wiadomo, że komputer szkodzi dzieciom, ponieważ WHO mówi tamto i tamto. I był jakiś wyrwany cytat z konkretnych badań. Dokładnie to samo było w przypadku Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej i tymi samymi słowami ktoś próbował przekonywać do swoich racji i przekonań. Tę książkę prawdopodobnie znają wszyscy terapeuci, Cyfrowa demencja. Czyta się jednym tchem, ja też ją przeczytałam. Pióro Manfreda Spitzera po prostu świetne, wiele, wiele wartościowych informacji, naprawdę zebranych w taki dość przystępny dla wszystkich sposób. Jednocześnie, czytając tę książkę, też nie miałam na przykład świadomości, że autor książki jest jednocześnie prezenterem telewizyjnym posiadającym swój własny program, oczywiście ustawionym na bardzo konkretne wyniki i w bardzo konkretny sposób musi się zachowywać. Tutaj dla Państwa znalazłam ten na przykład link. Nie będę oczywiście teraz tego omawiać, ale jak Państwo będą dostawali no, te wszystkie konkretne materiały, przepraszam, zabrakło mi słowa, materiały konferencji. Dołączymy również ten link, gdzie jest rozpracowywana ta książka, tak jeden na jeden. Pan Bendyk, nasz publicysta, po prostu wytknął konkretne niekonsekwencje w podawaniu argumentów w poszczególnych rozdziałach. Nie będę się nad tym tutaj zatrzymywała, Państwo sobie to zrobią samodzielnie, tylko pokazuje, że nie do wszystkiego należy podchodzić bezkrytycznie. To jest najbrzydszy slajd w mojej prezentacji, najbrzydszy, bo sama po prostu się na nim gubię. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jednocześnie jest to ten przykład, na który powołują się przeciwnicy technologii. To jest konkretnie badanie Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. Ja to badanie, na które terapeuci się powołują, że komputer szkodzi dzieciom albo że multimediów dzieciom nie wolno serwować, przeczytałam kilka razy od deski do deski. Okazuje się, że to badanie jest powielane. Rok rocznie, czy co drugi rok, ono jest weryfikowane. Tak powinno się w ogóle dziać z każdym badaniem. I to nie jest to samo badanie, ponieważ rok rocznie coś tam się w tym badaniu zmienia. A cytat, który jest czerpany jako argument i uważany jako argument ostateczny w przypadku niestosowania multimediów w terapiach różnego rodzaju czy w edukacji, jest oczywiście zaczerpnięty z pierwszego wydania tych badań. Jako przykład mogę podać tutaj, nie wiem czy widać mój kursor, pewnie nie, mogę podać tę tabelkę, gdzie i WHO, i Polska Akademia, nie Polska, Amerykańska Akademia Pediatryczna podała taką tabelę sugerującą tak zwany screen time, czyli czas, w którym dziecko w określonym wieku może na czas ekranowy swój dzień poświęcić. I tak, w przypadku dziecka poniżej drugiego roku życia to jest zalecenie oczywiście 0 minut, w przypadku dziecka od 2 do 5 to jest już godzina, w przypadku dziecka 6, 10, 1,5 godziny i w przypadku dziecka 11, czyli nastolatka, to są 2 godziny. Co możemy zauważyć już teraz, kiedy panuje nauka zdalna? Cała ta tabela jest nieaktualna,
bo jeśli dzieci mają uczyć się zdalnie, to bez względu na wiek one i tak te normy przekraczają, tak? Więc ona już jest nieaktualna, ale co ja zauważyłam w przypadku, kiedy to badanie jest cytowane? Przede wszystkim jest cytowane z pierwszego wydania, czyli nikt nie bierze pod uwagę, że badanie zostało zweryfikowane i ono już w tej chwili wygląda inaczej. I na przykład już ta akademia, która badanie wydała, opublikowała, całkowicie się do niego inaczej odnosi. Czyli na przykład w tej chwili zdanie to brzmi, że badania wciąż pokazują, przepraszam, będę tutaj na bieżąco tłumaczyła, że nie ma wciąż badań pokazujących zalety, tak? Ale wcale to nie oznacza, że należy takim dzieciom zakazywać, ponieważ jest to dla nich jakimś zagrożeniem, bo to nie ma postawionego między tymi znaku równości. Dodatkowo akademia mówi, że badania te były robione na podstawie telewizji oraz gier wideo. I to ten screen time dokładnie tych dwóch mediów dotyczy. A my cytujemy, my terapeuci i edukatorzy, cytujemy to w przypadku komputera oraz rozwiązań, które na przykład są przydatne w terapii, jeśli towarzyszy nam terapeuta. I tu mamy kompletne nieporozumienie. Dodatkowo, jeśli chodzi o taką wybiórczość cytowania badań jako argumentu, który mi pasuje, to ja zauważyłam również na podstawie tego badania amerykańskiej akademii pediatrycznej, że cytuje się tylko bardzo konkretne fragmenty, bardzo mi pasujące. Tak? Jeśli po prostu mam jakieś przekonania, to znajduję taki fragment, który zgadza się z moim światopoglądem i z tym, co ja reprezentuję. Ale dokładnie w tym samym badaniu jest również wielki fragment mówiący o tym, że jeśli multimedia są zaprojektowane zgodnie z metodyką i jeśli temu dziecku towarzyszy terapeuta, rodzic, który jeszcze dodatkowo wskaże, jak ma z tych mediów korzystać i użycie tego medium, multimedium czy programu komputerowego jest a propos, a nie jest bezmyślne, to jest to ogromna szansa, że takie użycie czy będzie skuteczne i będzie dla dziecka korzystne. I tego fragmentu z dokładnie tego samego badania nikt nie cytuje. Tak? Nikt nie cytuje. Jeśli chodzi o autyzm. Jeśli chodzi o autyzm, to znalazłam nawet przygotowując się do spotkania z Państwem, że w tej chwili prowadzone są badania bardzo ciekawe. Zapomniałam nazwiska, Pan ma na imię Wojciech, ale dostał, jeśli jest z nami, to go serdecznie pozdrawiam. Bardzo dużo się nauczyłam z wywiadu, który przeczytałam. Dostał grant diamentowy od Ministerstwa Nauki, polegający na tym, że bada w społeczeństwie wszelkiego rodzaju stereotypy społeczne związane z autyzmem. Także ja osobiście czekam bardzo na wyniki tych badań, bo one mogą być arcyciekawe i naprawdę społecznie potrzebne. Ale w skrócie, większość takich stereotypów polega na tym, że my mamy jakieś przekonanie o autyzmie, a większość osób, które te przekonania formułuje, werbalizuje, dzieci z autyzmem widziało raz w życiu albo osób z autyzmem po prostu nie zna. I ma jakieś takie myślenie o autyzmie zapożyczone z myślenia innej grupy. Na przykład jednym z takich stereotypów jest stereotyp pozytywny zresztą. To jest stereotyp, na którego uformowanie się w naszych głowach miały filmy bardzo piękne. Nie wiem, czy Państwo je kojarzycie. Pierwszy to jest ten od lewej w zielonej koszulce, Sheldon Cooper z Big Bang Theory. Drugi to jest Benedict Cumberbatch, który grał świetnie Sherlocka Holmesa. No i Rain Man, chyba najstarszy z tych filmów. I wszystkie te filmy były odniesieniem do prezentacji osoby z diagnozą autyzmu, a jednocześnie z syndromem Savanta. I spowodowało to taki stereotyp pozytywny, że w myśleniu wielu osób o autyzmie postawiono tu znak równości, czyli jeśli osoba ma autyzm, jest jednocześnie geniuszem.
No nie jest tak. I taki, mimo że jest to stereotyp pozytywny, taki stereotyp jest wciąż stereotypem i on oczywiście też jest krzywdzący, bo jeśli uknujemy sobie w głowie takie myślenie o tego typu całościowym zaburzeniu rozwoju, to na przykład spotykając się z takim dzieckiem, stawiamy mu całkowicie no nieadekwatne wymagania, tak, jak na jego rozwój. Dodatkowo takim stereotypem, który mnie też dotyczył, bo ja jemu uległam i leczę się w tej chwili z niego, to jest takie postawienie znaku równości między tym, że dziecko z autyzmem najbardziej, czymś, czego najbardziej potrzebuje, to jest praca nad jego umiejętnością rozpoznawania emocji. Tak? Że miałam w głowie uknuty taki stereotyp, że każde dziecko lub prawie każde dziecko z autyzmem ma kłopot z patrzeniem w oczy, a przede wszystkim ma kłopot z rozróżnianiem, rozpoznawaniem, różnicowaniem i wyrażaniem emocji. Jeśli takich osób jak ja było więcej, to w takim razie były również kłopoty, myślę, w szkole, z zajęciem się takimi dziećmi, jeśli takie dziecko trafiło na przykład do szkoły masowej, gdzie nie było specjalisty chociażby z wiedzą jak panie z ośrodka IWRD, które dzisiaj gościliśmy. I tak naprawdę zaczynały pracować na tym poziomie emocjonalnym, nie zwracając uwagi, czy na przykład to dziecko jest już na jakimś takim etapie, że może nad tymi umiejętnościami pracować. Czy ma już opanowane umiejętności bazowe i czy na przykład mówi, tak? I tutaj z pomocą przyszła mi moja książka, która bardzo, bardzo dawno leżała już u mnie w domu i przeczytałam ją całą. W sytuacji podbramkowej może służyć za narzędzie do samoobrony. Tam są takie dwa ważne zdania, bo to są standardy postępowania logopedycznego. Na logopedii znam się bardziej niż na terapii autyzmu, ale są tam takie ważne dwa zdania, które zweryfikowały moje myślenie. Pierwsze zdanie to jest właśnie z rozdziału na temat postępowania logopedycznego w przypadku ucznia ze spektrum autyzmu i to zdanie podkreśliłam sobie czerwoną kredką i brzmi ono, że należy zaznaczyć, że u człowieka, który nie opanował elementarnych zachowań językowych, nauka oparta na motywacji wynikającej ze społecznych relacji nie jest w stanie zaistnieć. Tak? Dalej za wielkim autorytetem w obszarze autyzmu panią Ewą, profesor Ewą Pisulą, wyczytałam również zdanie, że największy wpływ na rozwój mają zdolności do naśladowania i mowa, nie umiejętność uśmiechania się a propos. A cały czas po prostu spotykam się z tego typu stereotypami. O, i dlatego na przykład miałam przyjemność współuczestniczyć w projekcie, o którym pani doktor Budzińska wspomniała, nie zdążyłyśmy właściwie pokazać fragmentu. Myślę, że wyślę Państwu link, Państwo sobie już go sprawdzą samodzielnie, ponieważ demo jest już od dawna dostępne. I dlatego, żeby po prostu te stereotypy łamać, zespół autorski z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka przygotowuje naprawdę wspaniały produkt. Ja na bieżąco jestem przy pracy, jak to powstaje i to jest rzecz, która łamie wszelkie stereotypy. Czyli to jest to duże pudełko dla dzieci z autyzmem dotyczące tego, czego im najbardziej potrzeba, konkretnie rozumienia i naśladowania mowy, czegoś, co daje największą szansę na rozwój. W dodatku, jako rzecz, która jest uzupełnieniem, powstaje taki malutki produkt i on rzeczywiście jest mniejszy i nawet ma mniejsze pudełko. Część pierwsza programu Mowa w kontekście społecznym. I on rzeczywiście zawiera różnego rodzaju bardzo dużą serię ćwiczeń polegającą na różnicowaniu emocji, na takim rozwijaniu umiejętności użycia języka figuratywnego, czyli na przykład jakieś takie drobne homonimy lub jakieś związki frazeologiczne, z którymi dzieci ze spektrum autyzmu mają kłopot. Ale jest to dodatek. Najważniejszy core tego produktu, nad którym pracujemy, to jest mowa i jej rozumienie.
O, tutaj z tego miejsca to jeszcze właśnie, tak już kończąc, z tego miejsca właśnie chciałam pozdrowić dwie Marty, nie wiem czy z nami są, też Marty z IWRD, ponieważ pokazały mi raport, o którym nie wiedziałam. To jest raport, który wychodzi co 4 lata. I takich raportów prawdopodobnie jest więcej. Znów nawiązując do wystąpienia pani doktor Budzińskiej, że nie mamy prawa używać metod, które nie są udowodnione. Bez względu na to, czy pracujemy z dzieckiem z autyzmem, czy pracujemy z dzieckiem z innego rodzaju trudnościami, musimy być pewni, że to, co dziecku serwujemy, jest sprawdzone, jest skuteczne i nie tracimy jego życia. I ten przykład, który Państwu tutaj daję, to jest przykład konkretnie metod sprawdzonych w interwencji z dziećmi, nie tylko z dziećmi, dorosłymi też, z osób z autyzmem. I to zadziwiające w przypadku takiego hejtu na technologię, znalazłam tutaj na przykład określenie TAI, z którym się pierwszy raz zresztą spotkałam, czyli Technology Aided Instruction and Intervention. I okazuje się, że w przypadku dzieci czy osób ze spektrum autyzmu dobrze dobrane technologie, dobrze zaprojektowane technologie, bo tylko takie spełniające definicje można tutaj używać, mają szansę być skuteczne, tak? I dobrze oczywiście poprowadzone w bardzo konkretnej terapii z określonym celem terapeutycznym. Więc zanim przystąpimy do hejtowania w ciemno, czy technologii, czy jakichkolwiek innych metod, czytajmy, czytajmy, czytajmy. Co na ten temat mówią badania? Co na ten temat sprawdził świat i jak to po prostu wygląda. Podsumowując, dlaczego my się tak dajemy tym stereotypom? Tak w skrócie i trochę stając w naszej obronie. Dajemy się tak dlatego, że nam jest po prostu trochę wygodnie i od zarania dziejów i od najmłodszych lat w skrócie lubimy mieć rację. I dzieje się tak i na zebraniach, w różnego rodzaju instytucjach, i w pracy, i w luźnej rozmowie, i w każdej sytuacji. Jest takie zjawisko, które się nazywa cherry picking, i to jest mniej więcej takie trochę związane z nieuświadomionym używaniem stereotypu zjawisko, które polega na tym, że my sobie selektywnie wykorzystujemy dowody, które pokazują oczywiście jednostronność argumentów, co ukrywamy i tego nie mówimy, ale rozstawiamy karty tak, jak nam się po prostu to wydaje. Tak? Znaczy, nie jak nam się wydaje. My mamy o tym przekonanie, ale rozstawiamy karty tak, jak chcemy, żeby świat nas zrozumiał i żeby nasz argument został przyjęty. Innym błędem poznawczym, bo jest to grupa błędów poznawczych, to co tutaj prezentuję, jest efekt autorytetów, któremu też ulegamy. Ten efekt autorytetów polega na tym, że uważamy za coś absolutnie niedyskutowalne, jeśli osoba z jakimś nie wiem, tytułem naukowym powie coś na jakiś temat. I nie zadajemy sobie już tutaj pytania, czy ta osoba na przykład robiła badania na ten temat, czy jest z wielkim, ogromnym specjalistą w innej dziedzinie. Wystarczy po prostu, że coś taka osoba powie i natychmiast naszą dyskusję uważamy za całkowicie zamkniętą. Innym przykładem to jest oczywiście ignorowanie prawdopodobieństwa i statystyki. Tutaj przykładem takim koronnym jest korelacja, nie wiem jak to się w ogóle stało, ale korelacja szczepionki a autyzm, która do dzisiejszego dnia funkcjonuje dobrze w ogóle w naszym społeczeństwie i jakoś nie chce odejść, mimo wszelkich badań, które mówią, że to jest nieprawda, tak? A korelacja to nie jest kauzacja. I efekt bańki. Efekt bańki to jest trochę coś, co jest moją winą i ja widzę też, że w niej się znajduję. I to jest też coś, w czym znajdujemy się my po trosze wszyscy. Jeśli jesteśmy logopedami, to trochę siedzimy w tej bańce logopedów. Jeśli jesteśmy rodzicami, siedzimy w bańce rodzicielskiej. Jeśli jesteśmy no, w innej bańce, to po prostu takie osoby, które reprezentują podobne do naszych przemyślenia, argumenty nas otaczamy i wtedy otaczają, przepraszam. I wtedy uważamy, że tak myśli świat, a tak nie jest.
tak nie jest i trudno nam się po prostu z takiej bańki wydostać. I na koniec przyznam się, że zrobiłam coś złego. Przyznam, że zrobiłam to z ciężkim sercem, bo to było trochę oszustwo, ale kiedy próbowałam rozmawiać z osobami przed tym naszym wystąpieniem, że takie stereotypy istnieją. Bez względu na to, jaki temat sobie wybierzemy, my wszyscy tym stereotypom ulegamy. I czy jesteśmy wykształceni, czy mamy mniejszą wiedzę na jakiś temat, jesteśmy bardzo, bardzo na to podatni. I oczywiście dostałam w pierwszej kolejności taki hamulec, uważaj, nie ze mną, tak? Ja bardzo się pilnuję, ja stereotypom nie ulegam. Ja staram się mówić prawdę, wszystko sprawdzam i tak dalej. I zrobiłam coś bardzo złego, spreparowałam wyniki badań, absolutnie nieistniejące, podpisałam je nieistniejącą osobą, ale zrobiłam bardzo duży obrazek, który był przekonujący, tak? I puściłam go pod nie swoim imieniem i nazwiskiem na jednym z portali społecznościowych. Okazuje się, że ten obrazek i te wyniki badań nieistniejące kompletnie, mówiące oczywiście tak w skrócie o tym, że smartfony niszczą mózg, podało sobie lub polubiło ponad 100 osób. Bo oczywiście większości tych osób nie znałam, więc nie wiem po prostu, co się z nimi wydarzyło, ale pokazuje to moc takiego zjawiska, że my się po prostu wyłączamy z myślenia, że my nie sprawdzamy rzeczy, którymi się posługujemy na co dzień i do których jesteśmy przekonani, tak? I tutaj znów się powołuje czy na te raporty metod, które są udowodnione, które są skuteczne, lub powołuje się na kilka wystąpień naszych moich przedmówców, na przykład pani doktor z IWRD, że nie mamy prawa tego robić, a my wciąż to robimy i żyjemy w takim przekonaniu, że to jest nic złego. Niestety to jest coś złego i nie wiem, kiedy to się skończy, ale mam nadzieję, że niedługo, tak? Jedna z osób, która polubiła te moje fejkowe badania, to jest moja znajoma i widziałam, że jest na tej konferencji. Joanna, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, wciąż jesteśmy kumplami. I to by było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że nie nadwyrężyłam bardzo Państwa czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję. Gdyby były do mnie jakiekolwiek pytania, proszę się może zgłosić do Jacka, do firmy, mogę podać na końcu swój mail. Serdecznie, serdecznie wszystkim bardzo dziękuję.